Opako Autoserwis Patryk Chypiak zaprasza do korzystania z oferty naprawy samochodów, diagnostyki komputerowej, wulkanizacji i serwisu klimatyzacji. Pako Autoserwis, ulica Pułkownika Dąbka 75, Lubaczów. Telefon 570 270 055. Krzysztof Kułakowski, Przewozy taksówką, zaprasza. Opłata za kilometr jazdy w godzinach od 6 do 22 to tylko 2 zł. Od 22 do 6 to 3 zł za kilometr. Na wszystkie kursy powyżej 20 km rabat. Możliwe także kursy np. z Lubaczowa do Rzeszowa, Jarosławia czy Oprzy. Telefon 693 179 162. De Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt na zimowe marzenia. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Jest nam bardzo miło, że wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowaliśmy taką wystawę. Myślę, że temat przybliży pani Marta, tutaj obecna. Ona opowie nam o tych zwierzątkach. Cóż, mówią niektórzy, że jest to niemodne, że jest to wręcz złe, takie prezentowanie tych zwierząt. Okazuje się, że jednak w społeczności na pewno wzbudzi to zainteresowanie. Proszę pomyśleć, że te zwierzęta naprawdę w bardzo dobry sposób oddają to, co się naprawdę w przyrodzie dzieje. Uchwycają praktycznie zachowanie tych zwierząt. Naprawdę tu jest dużo ciężkiej pracy preparatorów, którzy poświęcili wiele godzin czasu na to, by przygotować takie eksponaty. Na pewno zainteresuje was to, że te zwierzęta nie są wynikiem jakiejś celowej działalności człowieka. Te preparaty powstały głównie z takich zwierząt, które zostały znalezione. Bądź martwe, bądź jakichś wypadków samochodowych. Panią Martę proszę o wystąpienie, także dziękuję bardzo. Dzień dobry, bardzo miło mi jest dzisiaj Państwa powitać. Nazywam się Marta Szmul-Pukacz, pracuję w Nadleśnictwie Oleszycy jako podleśniczy i chciałabym dzisiaj Państwu troszeczkę przybliżyć, jakie zwierzęta możemy spotkać w lesie i różnego rodzaju ciekawostki odnośnie naszych gatunków ptaków i ssaków. Naukowcy powiadają, że nie można znaleźć dwóch takich samych myszołów, tak samo wyglądających, że to umaszczenie jest naprawdę bardzo zmienne, od naprawdę takiego mocno brązowego, ciemnego, prawie że czarnego, po takie jasne, kasztanowe umaszczenie. Tutaj mamy sarenkę, potocznie znaną przez nas kozłem. Jest to właśnie samczyk, koziołek. I nie wygląda on troszeczkę jak dziecko jelenia, ale jest to osobny gatunek. Popatrzcie na poroże, tak zwany wieniec. Jak duży jest u jelenia i parostki, jak małe są u sarenki. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. To teraz już zapraszam pana doktora. Szanowni Państwo. Z lasem było mi po drodze od dawna, od młodości. Także wtedy, gdy jako prezes oddziału PTTK wędrowałem razem z młodzieżą po lasach Roztocza i prowadziłem młodzież
szlakiem generała Kostrowa. Także wtedy lasy mi były bliskie, gdy w Muzeum Lubaczowskim gromadziłem zabytki związane z leśnictwem, takie jak zbieractwo, wartnictwo, łowiectwo. Wreszcie wtedy mi było także po drodze, gdy organizowałem w muzeum wystawę łowiecką, ale tak naprawdę moja przygoda z lasem zaczęła się wtedy, gdy podjąłem prace badawcze nad terenem Puszczy Solskiej, prowadząc te badania pod kierunkiem pana profesora Józefa Pućwiatka. Część z tych materiałów zawartych w rozprawie doktorskiej wykorzystałem, pisząc kilka artykułów do czasopism naukowych, jak również wykorzystałem ten materiał do pisania niniejszej bibliografii. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy na naszym koncercie karnawałowym. Wszystkich Państwa, którzy dzisiaj przyszliście, jest nam bardzo miło powitać.
goście, kresy i przyjaciele z okazji dziesięciolecia zespołu pieśni i tańca Kresy. I to proszę pana. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Zespół pieśni i tańca Kresy z gminy Lubaczów. Proszę państwa, to ludzie, którzy swoimi radościami i troskami dzielą się nie tylko na scenie, ale też w życiu prywatnym. Mamy dziesięciolecie, bo zespół powstał w 2009 roku z inicjatywy przy wsparciu wójta gminy Lubaczów, pana Wiesława Kapla. Zespołem kierują ludzie, którzy byli członkami zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Pani Monika i Tomasz Jezuit. Brawa wielkie! Państwo, za chwilę zobaczymy tutaj suitę tańców lubaczowskich, stroje. Do tej suity opracowano po konsultacjach ze specjalistami z Muzeum Kresów w Lubaczowie. Przyśpiewki, muzyka oraz elementy strojów łączą w sobie cechy kultur, narodowości zamieszkujących niegdyś teren obecnego powiatu lubaczowskiego. Tańce te stały się wizytówką zespołu i są znakomicie przyjmowane w całym kraju i poza jego granicami. Szanowni państwo, oni te tańce, pieśni odnaleźli, opracowali, przećwiczyli i za chwilę przedstawię je państwu. Przed państwem w pieśni Rozlega się pięknie oraz suicie tańców lubaczowskich zespół pieśni i tańca Kresy! Bardzo się cieszę, że możemy go dla państwa organizować. Ostatni turniej halowy wygrała drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Obrońcą tego pucharu jest dzisiaj. Mamy nadzieję, że tutaj rywalizacja będzie przebiegać nie tylko na zasadzie fair play, ale w sportowej i także takiej aktywnej, walecznej atmosferze. Oczywiście zwracamy uwagę na to, by bezpiecznie te zawody przeprowadzić, by zagrać mimo wszystko ostrożnie, zwracając uwagę na swoje zdrowie, ale także i na zdrowie przeciwników, z którymi państwo będziecie rozgrywać te mecze. To ważne, by to dzisiejsze wydarzenie odbyło się bez kontuzji, bo tutaj jak rozmawiałem z waszymi przedstawicielami z poszczególnych komend i służb, ważne jest, żebyście zdrowi wrócili do pracy. Tak? Placówki Straży Granicznej w Choryńcu-Zdroju. Bardzo miło. Dziękuję. Bardzo miło.
Dziękuję również. Drugie miejsce dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. No i dla zwycięzcy drużyny strażaków ochotników terenu gminy Lubaczów. Pierwsze miejsce mistrz gminy. Zimowy, halowy turniej o Puchar Wójta gminy Lubaczów służb mundurowych uważam za zamknięty. Dziękuję.